No cześć, dzisiaj sobie zrobimy zadanie ze zbioru zadań na maturzystów, zadanie numer 102. Zapraszam do oglądania dalszej części filmów, no ale tym razem bez gadającej głowy, bo zepsuła mi się kamera i nie nagrało się to. Także teraz w dziale materiały, bazy danych Access znajdziemy już zadanie numer 102, zadanie ze zbioru maturalnego. Wcześniej macie zadanie 98, polecam obejrzeć te filmiki do tego zadania, bo już nie będę wyjaśniał niektórych rzeczy łopatologicznie od zera, tylko bazował na tym, co tam było. Także zacznę od pobrania pliku z bazą, a w zasadzie z osobnymi plikami TXT. I sobie to wypakuję na przykład na pulpit. Matura zadanie 102. I mamy tutaj trzy pliczki z dokumentami tekstowymi. Użytkownicy TXT, gdzie jak widać są pewne rzeczy o użytkownikach i zdjęcia TXT, gdzie są informacje o dodawanych przez użytkownika zdjęciach oraz znajomości, gdzie są pary ze znajomymi. No właśnie, ale zacznę od wyjaśnienia, o co chodzi w tym zadaniu. Otóż w zadaniu tym mamy taki mini portal, no taki społecznościowy jakiś portalik, gdzie mamy osoby, te osoby mają swoich znajomych, no i te osoby mogą zamieszczać zdjęcia. Oczywiście fizycznie tego wszystkiego w Accessie nie będziemy programować, ale mamy bazę z takiego portalu z informacjami, kto z kim się zaprzyjaźnił oraz informacjami, kto jakie zdjęcia zadał. No i będziemy sobie zadawać konkretne pytania na temat tego, jakie to jest zadanie i co z nim należy zrobić. Ale zanim to zrobię, będę musiał wczytać po prostu do Accessa plik tekstowy. Czyli Accessik, nowa baza, tutaj plik zapisz jako 102. I teraz wczytuję sobie do bazy danych tamte pliki tekstowe. Czyli import, przeglądaj, na pulpicie to miałem, matura zadanie 102, użytkownicy. Tak, tutaj mamy taką sytuację, że jest baza z użytkownikami, jest numer użytkownika, imię, nazwisko oraz kraj, z którego użytkownik pochodzi. Pola są oddzielone tabulatorami, tak jak we wszystkich tych zadaniach, czyli zostawiamy opcję pola oddzielone tabulatorami. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól. Dalej, no i tutaj myślę, że rozpoznał właściwie, że ID to jest liczba całkowita. Tu jest krótki tekst i krótki tekst, jeżeli chodzi o płeć. Dalej. No i teraz klucz podstawowy. Oczywiście nie będziemy pozwalać Accessowi na dodanie własnego klucza podstawowego. Prawda? Po co nam osobny klucz podstawowy, który w dodatku będzie się pokrywał z naszym już istniejącym kluczem. Czyli ID użytkownika jako klucz podstawowy. Dalej, użytkownicy, zakończ. Analogicznie wczytamy sobie zdjęcia. Tak, tabela ze zdjęciami. Czyli informacja o tym, jakie kto zdjęcia dodał. Mamy tutaj ID zdjęcia, no bo każde dodawane zdjęcie do naszego portalu dostaje swój własny ID. Ma kolejny numer niepowtarzalny. Mamy datę dodania zdjęcia do portalu. Mamy ID użytkownika, czyli informacje o tym, kto dodał. I mamy szerokość i wysokość zdjęcia, co będzie nam za chwilę potrzebne w jednym z zadań, gdzie będziemy musieli określić rozmiar zdjęcia. Znowu myślę, że rozpoznanie Accessa tutaj jest właściwe. Rozpoznał datę i godzinę dobrze. Uwaga, tutaj jest bardzo ważne. Mieliśmy takie przypadki, kiedy w komputerze była ustawiona data w innym formacie. W tych zadaniach data jest w formacie rok, kreska miesiąc, kreska dzień. Powtarzam to na wszystkich lekcjach, jak mantrę uczniom w arkuszu kalkulacyjnym, również w bazach danych. Rok, miesiąc, dzień. Rok, miesiąc, dzień. I w kółko jest z tym problem. Także podkreślam, rok, miesiąc, dzień.
Jeżeli w komputerze mamy inną datę, tutaj proszę spojrzeć, mam 2017-01-04, rok, miesiąc, dzień. Jeżeli mam w systemie operacyjnym w Windowsie ustawiony inny format daty, Access tutaj nie będzie chciał tego czytać. Będzie mówił, że błąd daty, nie potrafi tego rozpoznać. Trzeba w panelu sterowania ustawić taki format daty. Przepraszam, że tak w kółko, ale mówię to w kółko od lat i w kółko są od lat z tym problemy wśród uczniów. No i teraz znowu klucz podstawowy ID zdjęcia. No znowu nie ma sensu, żeby Access nam dokładał ID zdjęcia, tylko chcemy mieć tutaj to, które jest. Czyli wybieram własny klucz podstawowy. No i w ten sposób dalej zakończ, zamknij dwie tabele wczytane. I teraz dochodzimy do trzeciej. Znajomości. I tu się pojawi pewien problem. Otóż tabela znajomości jest inną tabelą niż te, które do tej pory przerabialiśmy. Ponieważ to jest tabela, która łączy ze sobą dwie osoby znajdujące się w tabeli użytkownicy. W przypadku zdjęć sytuacja była 1 do n, czy 1 do nieskończoności, czyli jeden użytkownik może dodać n, czy też nieskończenie wiele zdjęć. Ale jedno zdjęcie może należeć wyłącznie do jednego użytkownika. Nie ma tutaj opcji, że kilku użytkowników jest właścicielem tego zdjęcia. Więc wtedy przy każdym zdjęciu można zapamiętać ID użytkownika jego właściciela. Natomiast w przypadku znajomości, no gdyby każdy mógł mieć tylko jednego znajomego, no jasne, moglibyśmy zapamiętać numer użytkownika 1, Zosia, numer jej znajomego 7, Waldek. Natomiast ta Zosia może mieć N znajomych. Ale każdy z tych N znajomych Zosi może mieć N innych znajomych. No, czyli nieskończenie wiele, ale wiadomo, że jest pewne ograniczenie, więc mówimy o N. Czyli powiedzmy, 500, Zosia ma 500 znajomych, a każdy z tych 500 znajomych ma swoich 500 znajomych. Część z nich się może pokrywać ze znajomymi Zosi, część nie. Czyli mamy relację N do N. Jeden użytkownik może mieć N znajomości i każda z tych N znajomości może, tak by można powiedzieć, należeć do jednego, do różnych N użytkowników. I w tym momencie potrzebna jest tabela łącząca. Tego się nie da zrobić, prawda, inaczej. Tu jest tabela, którym jest podane kto z kim. I znajomy numer 1, na przykład 64, ma znajomego numer 12. Znajomy numer 81 ma znajomego numer 46. No tu akurat się chyba żaden nie powtarza w tym zakresie, ale te pary, jako pary, mogą się, znaczy muszą się nie powtarzać. No żeby nie było dwa razy tej samej znajomości. Ale każdy znajomy jeden może się powtarzać, bo jemu może być przyporządkowany dowolny znajomy. I znajomy numer dwa może się powtarzać, bo jemu może być przyporządkowany znajomy numer jeden. Czyli przyporządkowujemy ich w parach i te pary jako komplet się nie powtarzają. Więc w zasadzie kluczem głównym, podstawowym, powinien być ten komplet. Niestety tutaj w Accessie, w dalszym kroku, mogę wybrać tylko jedno z tych pól jako klucz podstawowy. A żadne z nich się nie nadaje do bycia kluczem podstawowym. Ponieważ jednej i drugiej kolumnie wartości mogą się powtarzać. Czyli tu pozostaje albo dołożyć własny klucz podstawowy i mieć taki po prostu ID konkretnego zestawienia, konkretnej pary, no albo bez klucza podstawowego, jeżeli nie chcemy w żaden sposób numerować, prawda, tych znajomości. No i mam wczytane w tej chwili wszystkie trzy tabelki do mojej bazy danych. Baza danych została zapisana pod odpowiednią nazwą. No i mogę przystąpić do wykonywania kolejnych działań.